Czy wiesz, że 9 z 10 subskrybentów kanału Moja Reakcja Na zostaje milionerami? To nie są dane wyssane z... W każdym razie witam na kanale Moja Reakcja Na. Dziś będziemy komentować. Zaraz zobaczymy, ale najpierw chciałbym powiedzieć, że ubrałem ten t-shirt, bo tu jest wielki nadruk, nie? A okazało się, że to tu jest przód, a tu jest tył, więc chwileczkę mi dajcie. A dziś komentujemy genialne gadżety i sztuczki dla rodziców, pomocne zabawki dla rodziców, pomysły i 1, 2, 3, go. Pycha! Super! Jakie to smutne! To przestań to oglądać, a przynajmniej wytrzyj łzy. Gościuwa, co na szyi, ma normalnie rolki papieru toaletowego. Ona w centrum handlowym czy w kinie nigdy nie doznała tego uczucia, że chwytacie papier toaletowy, a tam jest już sama rolka. Ja też tego nigdy nie doznałem. Serio, nie obsrałem się. Co? Justin? Ale pyszne! Troszkę się ubrudziłeś na twarzy. O, dzięki! Ło! Poza tym, że ma swój prywatny papier toaletowy, ma również swój prywatny kibel. Au, mój brzuch! O nie, kończy mi się papier! Co za ironia, nie? Gościuwa, co ma zawsze papier przy sobie, będzie musiała podetrzeć się. Nie wiem w sumie, co bym zrobił, jakby nie było papieru toaletowego? Pewnie szorowałbym tyłkiem po kaflach, tak jak to robią zwierzęta. Pora na zmianę wizerunku, Sofia. Spokojna głowa, wiem co robię. Będziesz zachwycona. Pięknie wyglądasz. Hej, Sofia, obudź się. Co? O co chodzi? Moje włosy! O nie, to jest naprawdę chamstwo, nie? I powiem wam, raz jechałem autobusem, w sensie więcej razy w życiu jechałem autobusem, ale raz jechałem autobusem i jakaś po prostu banda świrów dla beki, nie? Obcięła mi kawałek włosów z tyłu. Myślałem, że się popłaczę, ale po prostu zadzwoniłem na policję i jak wysiadaliśmy z przystanku, to zgarnęła ich psiarnia. Mam nadzieję, że dostali dożywocie i do dzisiaj siedzą w więzieniu. Nie podoba ci się? Co wy tu robicie? O! Widzisz, co mi zrobiła? Sorry, ona jej zrobiła fryzurę, a nie psikusa. Zrobiła jej fryzurę na Skrillexa, tego znanego DJ-a. Posłuchaj, Cheryl. Drop the bass! Bardzo nieładnie. Zasmuciłaś siostrę. O, już wiem. Mam coś w sam raz. Pobaw się tym. W sensie, to jest zabawka dla dwulatków. A ona ma jakieś, nie wiem, 19 albo 15. Pobawię się tym. A ja się trochę zdrzemnę. Wow, jakie to fajne! Aha, dobra, ta aktorka gra tutaj rolę dwulatki, która umie mówić już. Ciekawa sprawa. Gugu gaga. Wszystko gotowe. Teraz nacisnę dźwignię. O, rosną mu włosy. Niesamowite. Jaki on śmieszny. No, mega zabawny. Dosłownie zesrałem się ze śmiechu. Może lepiej go ogolę? Od razu lepiej? I co? Łyso panu? Kurczę, łyso to jest mi, nie? Co ja oglądam tutaj? Mam nadzieję, że już wyłączyliście film. Albo przynajmniej zostawiliście w górę. Coś mi przyszło do głowy. Wezmę prawdziwe nożyce. Leż spokojnie, babciu. Nie! A mówili w telewizji, że to zabawka edukacyjna. Apetyczny zapach. Dobrze się bawisz? Jestem kucharką, mamo! Gotuję obiad! Nie wiedziałem, że wsypanie płatków do miski, nawet nie zalewając ich mlekiem, to jest bycie kucharzem. W takim razie ja jestem finalistą MasterChefa, bo codziennie na śniadanie jem jogurt z płatkami. Sherry? Co ty robisz? Mówiłam, że gotuję! Marnujesz moje kosmetyki! O, już wiem. Gdybym ja zrobił coś takiego z kosmetykami mamy, to myślę, że mógłbym już wpisywać w Google najtańsza trumna dla youtubera. I domyślam się, żeby taka wyskoczyła. O, taka, z kartonu. Aha, tego mi trzeba. O, tak, karton sos. Też mam karton, w którym przechowuję różne sosy. Na przykład sos sriracha, barbecue, ketchup. Mam coś dla ciebie. Co za bałagan? Muszę posprzątać. Co? Odnoszę wrażenie, że ten film jest reklamą tych zabawek, które mama daje tym córkom swoim. Ale zobaczmy dalej, może to wcale nie jest reklama, może tylko mi się tak wydaje. Co ja tam wiem o zabawkach, prawda? I jakichś, wiecie, reklamach, no ja nie wiem nic na ten temat. Wow! Dzięki, mamo! Odczepię mu ogon. Jakie fajne małe kuleczki!
Nałożę to na krawędź pojemnika. Co ty robisz, dziewczyno? Zostaw tego nosorożca, w sensie jednorożca. One są pod ochroną, to magiczne stworzenia. Nie można ich trzymać w domu. Nie widzieliście tego. I zacznę pompować. Teraz nasypię tu brokatu. Popit też się zmieści. Co jeszcze? Mam pomysł. Idź po resztę kosmetyków mamy, których jeszcze nie udało ci się zepsuć i napakuj je tam. Wtedy mama skuma, że ta zabawka to zwykły szmer. Patrz, mamo. Bardzo ładnie, kochanie. Cheryl, nie rób tego. Zrobię kolejny balonik. Widzicie, widzicie? Ja i Cheryl, big mózgi mamy, ogromne. Wcale nie chcę, puszczaj. Musisz się załatwić, słonko. O co chodzi? Ta dziewczyna ma jakieś 12 lat i mama ją sadza na kibel? Ona mówi, że nie chce, mama mówi, masz się teraz załatwić. Ona mówi, mamo, byłam minutę temu w toalecie. Nie obchodzi mnie to, masz się teraz załatwić. Dobrze. Co to było? Hej, nianiu. Siadaj na sedes. Niesprawiedliwe. No właśnie, też uważam, że to niesprawiedliwe. Siadanie na sedes, mówi się, że chłopak nie może siadać na sedes, nie? Że tylko dziewczyny mogą siadać na sedes. Ja uważam, że to jest niesprawiedliwe. Ja uważam, że to jest dyskryminacja mężczyzn. My też możemy siadać na sedes. Ja sikam na siedząco i nikt nie będzie mi mówił, jak mam żyć! Fuj, nie zjem tego. Wolę się pobawić. Essie ma esse, totalną esse ma Essie. Patrz, co tu mam. O, znam tę zabawkę. Martyna Zabawa ją nagrywała i ten flaming po prostu zepnął się i to jest cała zabawa, nie? Flaming robi tak głową i po prostu sra. Czy pan flaming jest głodny? Smacznego. O, posmakowało panu. Znam tę zabawkę i jej nie karmiło się papką dla niemowląt. On to naprawdę zjada. Teraz musi do łazienki. Niemożliwe. Ptaki mają kloakę. To nie jest możliwe. Naprawdę zrobi kupę? Nie zrobi, bo ma kloakę. Uuu, chyba bardzo się panu chciało. Nie skończył pan? Teraz kumam, o co chodzi z tą szyją. Ta szyja udaje, jak wiecie, w brzuchu jelita pracują. To też tak robią. Tylko flaming ma jelita w szyi najwyraźniej. Wow, robi kupę. Wow, mam zabawkę, która sra. Ja też chcę. Dobre dziecko. Idź już. Poradzę sobie. Zostaliśmy we dwoje, panie flamingu. Jestem ciekawy, co powie na to pani flaming. Dobrze, że mam pewną rękę. Łaskoczę. Nie mam włosów w nosie. Co? To ludziom rosną włosy w nosie? Ja żadnych włosów w nosie nie mam. O fuj, przykleiło mi się. Mam kołtun na głowie. Nie żartujesz. Da się rozczesać? O, mam pomysł. Coś ty zrobiła? No i to jest super fryzura. Wygląda bardzo git, ja daję okejkę. Nie wiem, co jej się tutaj nie podoba. Przecież ona obcięła jej tylko połowę włosów z głowy. Przecież za półtora roku odrosną, prawda? Więc... Moje piękne włosy. Nie, łapy precz. Nie obcinaj mi włosów. Fryzjerzy uratowani. Ona odkryła, jak można odkręcić, jak wiecie, fryzjer wam, nie wiem, krzywogrzywkę utnie czy coś. Na przykład wychodzicie od fryzjera i macie taką fryzurę, nie? Bo wam tutaj, nie wiem, tak wyciął taki trójkąt. Ale dziwnie to wygląda. Trójkąt bermudzki, no i wiecie, nie? Wystarczy potrząść głową i wszystkie włosy wracają na swoje miejsce. Z ziemi się one podnoszą i wchodzą na łeb z powrotem. Nie histeryzuj, mam coś świetnego. Zaufaj mi. O, no dobrze, niech ci będzie. Haczykiem przeciągnę kosmyk przez otwór. W ten sposób. Tak, teraz kosmykiem wsadzę tu, wykręcę tam, potem przyniosę wiertarkę, zrobię łup, 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 a potem zostawię kciuka w górę, a potem bak, 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 bak. Nie no, w sumie to na włosy nawet była spoko zabawka, nie? Taka nie dla dwulatków, tylko tak dla starszych osób. Myślę, że nawet jakbym miał dłuższe włosy, ja bym sobie takiego zrobił, takiego dreda. Uch, niewiele brakuje. Uff, trzymam. O, wkurzyłam się. Chyba przyda ci się pomoc. Skąd się tu wzięłaś? Spójrz na to. Hej, nie za darmo. Przyjmiesz to? Ukulele w zamian za dziwną czarną skrzynkę. Myślę, że dobry zrobiła deal. Otworzę to i przyczepię do bluzy. Pozbieram swoje rzeczy. Wow, kupiłam sporo rzeczy. Umieszczę napój w uchwycie.
Nie, no to głupie jest. Już jakby miałbym coś takiego nosić, to wolałbym taki kask, co ma tutaj miejsce na dwie puszki i słomki. I wiecie, macie taki kask z, na przykład z dwiema puszkami napoju, który lubicie bardzo, na przykład WD, znaczy Lipton Green Tea. I wiecie, macie cały czas słomkę w buzi. Okej, dam radę. Nie uda ci się, Cheryl. Jasne, jasne. Zawsze tak mówisz. Ile tam zabawek i gadżetów? Zdobędę je. Będą moje. Będą moje. Będą moje. Będą moje. 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 To jest trudne. Ha? Wygrałam? Nie wiem. Kto wygrał? Kto mógł wygrać ten bardzo dziwny... Tam w ogóle był jakiś challenge, jakiś pojedynek, a były te świeczki. No to patrzcie, patrzcie na to, nie? Ja wygrałem ten challenge oraz wy, drodzy widzowie, że przebrnęliście przez ten bardzo porąbany odcinek. Moja reakcja na... Do zobaczenia i piszcie, jakie odcinki skomentować. Pa!